Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj o piłkarzu, który mimo, że występuje w Lechu Poznań dość krótko, to już zdążył się wpisać do historii Lecha Poznań. W jaki sposób? O tym przekonacie się za chwilę. Dziś o Mikaelu Iszaku. Ten odcinek powstał dla użytkowników TripleHHH098 Helmsley, Domi ETS oraz Menhix YouTube. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam te nazwy. Jeśli wy chcecie usłyszeć o swoich ulubionych piłkarzach, to zapiszcie po prostu ich imię i nazwisko w komentarzach. Także zasubskrybujcie kanał i lecimy! Mikael Iszak urodził się 31 marca 1993 roku w Södertälje w Szwecji. Jego rodzice pochodzą z Syrii. Mikael ma trzech braci. Swoją przygodę z piłką rozpoczął w zespole Asyriska FF. W 2010 roku został włączony do pierwszej drużyny i tym samym rozpoczął seniorską karierę. W swoim pierwszym sezonie wystąpił 20 razy i strzelił 4 bramki. Rok 2011 zakończył z nieco lepszymi statystykami. W 29 meczach zdobył 9 goli. Jego całkiem dobra forma poskutkowała tym, że zauważyli go skauci z FC Köln. Z tym klubem podpisał kontrakt w grudniu 2011 roku. Był określany wtedy jako naprawdę duży talent. 21 stycznia 2012 roku po raz pierwszy zagrał w klubie z Kolonii. Mimo łatki ogromnego talentu przez pierwsze pół roku był głównie zmiennikiem. Wystąpił tylko w 11 spotkaniach, a bramki nie zdobył. Jego drużyna spadła wtedy do drugiej Bundesligi. Po tym wydarzeniu sam Iszak występował jeszcze rzadziej i w lutym 2013 tego roku został wypożyczony do FC St. Gallen. Tam udało mu się już grać dość regularnie. W tym czasie występował także w reprezentacji Szwecji do lat 19 i 21. Po zakończeniu wypożyczenia nie wrócił już do klubu z Kolonii i 5 sierpnia 2013 roku został zawodnikiem Parmy. Od razu wypożyczono go jednak do Serie B, gdzie występował w zespole Crotone. Zadebiutował tam 24 sierpnia. Dokładnie miesiąc później zdobył swoją pierwszą bramkę w barwach tego klubu. W Crotone wystąpił 24 razy i zdobył 4 bramki. W Parmie nie udało mu się zagrać ani razu i już w sierpniu 2014 roku ponownie zmienił klub. Został wtedy graczem duńskiego Randers FC. Wydaje się, że tam w końcu znalazł swoje miejsce, bo spędził w tym klubie aż 3 sezony. 15 stycznia 2015 roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Szwecji. W tym samym roku z narodową drużyną zdobył Mistrzostwo Europy do lat 21. W 2016 roku zagrał na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. W pierwszym zespole reprezentacji Szwecji napastnik wystąpił jak dotąd 4 razy i zdobył 1 bramkę. Wróćmy jednak do kariery klubowej. W Randers FC do 2017 roku zagrał 78 razy i strzelił 34 gole. Był to dla Iszaka bardzo dobry czas. Poskutkowało to powrotem do drugiej Bundesligi. W styczniu 2017 roku został zawodnikiem FC Nürnberg. 25 listopada tego roku zdobył 1000 bramkę w historii klubu na drugim poziomie rozgrywkowym w Niemczech. W sezonie 2017-2018 wywalczył awans do najwyższej ligi. 1 września 2018 roku zdobył swoją pierwszą bramkę w pierwszej Bundeslidze. W FC Nürnberg został aż do wygaśnięcia kontraktu. 20 lipca 2020 roku został graczem Lecha Poznań. Z tym klubem zagrał w Lidze Europy i został najlepszym strzelcem zespołu w tych rozgrywkach. Żoną Iszaka jest Nadine, mają razem syna Leona. Mikael jest chrześcijaninem i w czasie gry w Bundeslidze często uczestniczył w spotkaniach różnych wspólnot. Jak myślicie, czy w tym sezonie Lechowi uda się zająć miejsce, które będzie nagrodzone grą w europejskich pucharach w kolejnym sezonie? Dajcie znać w komentarzach, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i udostępnijcie ten filmik swoim znajomym. Do zobaczenia już niedługo, cześć i piona!